Cześć, witaj w kolejnej lekcji, jak usprawnić synchronizację lewej i prawej ręki w grze na gitarze. No cóż, tu właściwie teraz zaczynamy ćwiczenia, zaczynamy to, co metale lubią najbardziej, czyli zaczynamy grać. Pojawia się tutaj pierwszy raz pojęcie pajączka. Pajączek to jest taki system ćwiczeń, który właściwie nie potrzebuje mieć zapisu nutowego, zapisu tabulaturowego, ponieważ on jest oparty na cyfrach z gryfu i na cyfrach z palców. Kciuk w lewej ręce się nie liczy, bo jest schowany, więc mamy do dyspozycji wskazujący, środkowy, serdeczny, mały. Każdy z nich ma swoją cyfrę. 1 to jest wskazujący, 2 środkowy, 3 serdeczny, 4 mały. Progi, wiadomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, do 24 progu. I generalnie zasada jest taka, że na przykład masz za zadanie zagrać pajączek 1, 2, 3, 4. Jak to wygląda? Ja to usystematyzowałem w ten sposób, że prawa ręka, ok. Prawa ręka to jest kostkowanie naprzemienne, o którym mówiliśmy wcześniej. Naprzemienne kostkowanie. 90% czasu będziemy naprzemiennie kostkować, więc tutaj jakby dotrzymujemy słowa. Natomiast jedna rzecz, mamy schemat. Raz, dwa, trzy, cztery. Wybieramy sobie ten schemat, gramy. A teraz, dobra, jak mam teraz ten gryf ogrywać? Bo skoro Wojtas mówi, graj 1, 2, 3, 4, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec, ale teraz jak mam, gdzie to mam grać? I ja to podzieliłem na trzy schematy do ogrywania gryfu. Pierwszy schemat to jest taki, że ja po prostu gram, pokażę tylko schematycznie na szybkości te ćwiczenia. Gram coś takiego, to jest pierwszy schemat. Czyli ogrywam gryf w poprzek. Co prawda przesuwam się dalej, bo to ćwiczenie nie polega na tym, że przyjadę od najgrubszej do najcieńszej i koniec, tylko od najgrubszej do najcieńszej przechodzę próg dalej i tak ogrywam. Aż dojdę, powiedzmy, do oporu, dokąd dam radę, na przykład, nie wiem, do 12 progu, do tego. Prawda? To jest pierwszy schemat. Drugi schemat to jest taki, ja jeszcze dokładnie powiem, jak go ćwiczyć. Drugi schemat jest taki, że po prostu gramy, popatrz, coś takiego. Czyli po prostu gram poszczególne struny, tylko że wzdłuż. Jak tutaj zauważyłeś, kciuk, tak jak pokazywałem wcześniej, kciuk się trzyma za gryfem. Natomiast po środku gryfu, tu gdzie są te dwie linie. Natomiast jeżeli tutaj zaczynamy się ścieśniać, to ten kciuk nie jest w stanie się tutaj chować, więc on też jest za gryfem, ale zaczyna tu troszeczkę wystawać. Więc można powiedzieć, to jest pewna nieścisłość, która była określona wcześniej, prawda? Że kciuk jest pomiędzy dwoma liniami. On owszem, zawsze pomiędzy dwoma liniami jest, jeżeli tutaj się przesuwamy do, powiedzmy, maksymalnie 9 progu, a tutaj zaczyna on wychodzić. Jakby to mimochodem on wychodzi, wyłazi, ale żeby się trzymać tego, żeby ten kciuk był cały czas schowany. Czasem on wyjdzie, więc to nie jest jakby zła rzecz. Gorzej, gdyby na przykład ten kciuk nam zaczął wychodzić z tej strony. A dobra, nie o tym mowa, bo działamy teraz z trzecim schematem. Czyli drugi schemat to jest po prostu granie wzdłuż gryfu. Trzeci, jak już pewnie zgadłeś czy zgadłaś, to jest po prostu po przekątnej. Czyli gramy coś takiego.
czyli po prostu po przekątnej. Ten ruch jest często używany, po prostu progresywnie przesuwamy się po skali. Więc teraz tak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 to jest to ćwiczenie, od którego zaczynamy. W zasadzie jest najprostsze ćwiczenie, ponieważ po prostu naprzemiennie kostkujemy. Każdy dźwięk jest poszczególnie zagrany. Kontrolujemy oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. Kciuk z tyłu gryfu. Palce naciskają tuż przed drutem. Piórko wystaje parę milimetrów i uderza każdą strunę tak jak najbliżej struny, jak najmniejsze wahnięcia wokół struny. Więc teraz tak, spróbuj, jako zadanie domowe dla Ciebie będzie, żeby zagrać 1, 2, 3, 4, ten schemat. Tylko pamiętaj, że gramy dokładnie jak mielibyśmy to zagrać, że zaczynamy od pierwszego progu do czwartego. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Później przesuwamy się o jeden próg i Ty możesz zagrać po prostu raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, od najcieńszej do najgrubszej. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Przesuwamy się znowu o jeden próg. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i tak dalej, aż dokąd dojdziesz, dokąd dasz rady, dokąd tutaj nie ma tutaj jakiejś ciasności, nie czujesz jakiegoś dyskomfortu, to do takiego miejsca się po prostu przesuń podczas grania tego ćwiczenia. Analogicznie byłoby z graniem wzdłuż. Gramy, dokąd dajemy rady. Przesuwamy się, gramy od następnej struny, dokąd dajemy rady. Przesuwamy się, gramy od następnej struny, dokąd dajemy rady, aż do najcieńszej struny i później się wracamy. Oczywiście możemy też tak zrobić inaczej, że te schematy gramy, na przykład gram, dokąd dojdę i później przeskakuję na wysokich progach i gram wtedy schemat inny. 4-3-2-1, 4-3-2-1, czyli po prostu od najmniejszego paluszka do wskazującego. To jest już też inny... Już jest w zasadzie analogiczne. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, jeden. Twoim zadaniem będzie teraz w domu rozpisać sobie, tak, rozpisać, to trzeba będzie użyć długopisu, rozpisać sobie ćwiczenia, kombinacje palców, które nam tutaj zostały, ponieważ 1, 2, 3, 4, najprostsza, 4, 3, 2, 1, następna, 2 i 1, 3, 4, drugi, pierwszy, trzeci, czwarty. To są już ćwiczenia, które... które nie są jakby oczywiste, bo zwykle dla ręki, jaki oczywisty ruch jest, jaki? Pokazywanie komuś palcem, tak? Pokazywanie kciuka albo pokazywanie środkowego palca i łapanie wszystkiego naraz. Czasem ewentualnie jak się denerwujemy, jak sobie myślimy, to jest uderzenie 4, 3, 2, 1. Tutaj zaczynamy mieć takie ruchy, które właściwie nie są oczywiste i tutaj musimy zsynchronizować, czyli po prostu byleby w takim tempie to robić, żeby po prostu prawa ręka nadążała za lewą. W zasadzie z synchronizacją obu tych rąk nie będzie zupełnie problemu, jeżeli znajdziesz tu punkt zaczepienia, o którym mówiłem wcześniej, jeżeli ustawisz sobie piórko tak, jak mówiliśmy wcześniej, że ma wystawać, to wtedy to przychodzi samo. Tutaj wtedy nie ma żadnych problemów z synchronizowaniem. Poza tym bardzo istotne też jest to, żeby zagrać na razie jeden dźwięk, jeden próg, jeden dźwięk. Wróćmy do tego zadania. Rozpisać sobie kombinację. 2, 1, 3, 4. 4, 2, 3, 1. 2, 4, 1, 3. Te wszystkie rzeczy sobie najlepiej wypisz na kartce. Do tego jeszcze dochodzą takie kombinacje jak 1, 4, tylko te palce. 1, 3, tylko te palce. 1, 2, tylko te. 2, 3. 3, 4. Więc to są takie rzeczy, które bardzo byłoby dobrze, gdybyś sobie sam wypisał. Sama wypisała i później się tego trzymać w takim codziennym harmonogramie ćwiczeń, że właśnie przechodzimy wybrane albo wszystkie te ćwiczenia przechodzimy i gramy. Dodatkowe ćwiczenie, które trzeba byłoby, żebyś zrobił, to jest to, żeby ćwiczyć tak. Pokazywałem jedno uderzenie, jeden próg, prawda? A teraz
jeden dźwięk zagrany dwa razy. I jeden dźwięk uderzany trzy razy, jeden dźwięk uderzany cztery razy, trzy razy. Cztery razy. I teraz Twoje ćwiczenie w domu właśnie miałoby na tym polegać najlepiej przez najbliższe miesiące. Jako pierwszy element rozgrzewki to jest właśnie zagranie tych ćwiczeń pajączkowych, tych ćwiczeń na synchronizację prawej i lewej ręki i granie schematu. Trzy schematy ogrywania gryfu, około 20 schematów różnych palców, prawda, wybranych. Jeżeli na przykład mamy oczywiście pierwszy, czwarty palec, to oczywiście gram na pierwszym, czwartym progu. Nie, że pierwszy, drugi próg, pierwszy, czwarty palec. Po prostu pierwszy, czwarty próg. I tak się przesuwamy według schematów, o których mówiliśmy. Uderzanie ilościowo, czyli raz uderzamy jeden dźwięk piórkiem, dwa razy, trzy razy, cztery razy, czyli cztery uderzenia na dany dźwięk. Oczywiście grając te wszystkie trzy schematy, możemy też zmienić trochę taktykę na zasadzie takiej, że zaczynaliśmy tu grać od pierwszego progu, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Przechodziłem na drugi próg, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej, ale możemy sobie zmienić schemat. Gramy od pierwszego progu, od trzeciego progu, od piątego progu, od siódmego, od dziewiątego, od jedenastego na przykład, czyli przeskakujemy o dwa progi. Możemy przeskakiwać o trzy progi, o cztery progi, o pięć progów, możemy przeskoczyć o dwa progi, ale się później cofnąć o jeden, znowu o dwa i znowu się cofnąć o jeden. Chodzi o to, żeby stworzyć u siebie w głowie pewien jakby taki, pewną ścieżkę tworzenia nowych ćwiczeń. Bo od właśnie improwizacja, tworzenie utworów właśnie bierze swój początek z tego, że my zaczynamy rozkminiać, że tak powiem, rozkminiać różne elementy ogrywania gryfu. Chociażby właśnie tak jak tu pokazałem, pierwszy schemat, że ogrywamy gryf tak. Skoro ogrywamy gry w poprzek, to możemy grać skalę w poprzek. Skoro gramy gry wzdłuż, możemy grać skalę wzdłuż. Skoro gramy po przekątnej, możemy grać skalę po przekątnej. I tak samo schematy ćwiczeń, które tutaj pokazuję. Pierwszy, trzeci, czwarty palec na przykład. O, to też jest z takich schematów, które trzeba byłoby zagrać. Pierwszy, drugi, czwarty palec. Prawda? Drugi, trzeci, czwarty. Te wszystkie rzeczy chciałbym, żebyś ty sobie w domciu bardzo ładnie, mój drogi uczniu, wypisał, żeby mieć... Będzie, nie będzie dużo pisania, to będzie chyba jedyna lekcja, gdzie będziemy coś pisali, coś, co będziesz musiał sobie sam wypisać i to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie olać tego, bo powiedział, żeby sobie tak wymyśleć i sobie olać i teraz robić coś po swojemu. Nie, to trzeba było faktycznie rozpisać to i tego się trzymać, ale właśnie bardzo ważne jest, żeby się tego systematycznie trzymać i to systematycznie powtarzać. To udoskonalanie też tych ćwiczeń, to przeskakiwanie, bo możemy przeskoczyć do dwa progi, możemy zrobić po przekątnej, ale przeskoczyć do dwa progi, później się cofnąć, znowu przeskoczyć do dwa progi, to powoduje, że my tworzymy mózgowi i całemu temu aparatowi gry, tworzymy podłoże do tworzenia różnych ćwiczeń, do tworzenia różnych brzmień. Bo jeżeli my przełożymy te ćwiczenia na brzmienie, na skalę, to później zaczyna nam się zupełnie inaczej w głowie tworzyć, prawda? Jeżeli my zaczniemy coś grać, przeskakiwać, chociażby na przykład takie... Przeskoczyłem z tym ćwiczeniem 1, 2, 1, 3, 4, czy 1, 2, 3, przeskoczyłem, prawda, o kwintę, czyli przeskoczyłem o strunę, na strunę cieńszą, ale o kwintę, o interwałach sobie też powiemy później, przeskoczyłem i zagrałem podobny schemat. Schemat, można powiedzieć, zwykłego ćwiczenia, power chord plus raz, dwa, pierwszy, drugi, trzeci palec, czy pierwszy, trzeci, czwarty palec, to zastosowałem to ćwiczenie i zagrałem w dwóch
w dwóch wersjach o kwintę do góry i już zaczęło to inaczej brzmieć. Więc bardzo cię serdecznie proszę, żebyś te ćwiczenia wykonał, żebyś wykonała te ćwiczenia wszystkie na karteczce rozpisać i widzimy się w następnej lekcji. Do zobaczenia!